Dzień dobry, pokażę Państwu, w jaki sposób łatwo i szybko skopiować cechy i ustawienia z jednego ECAD dynamicznego zbrojenia do drugiego ECAD dynamicznego zbrojenia. W tym celu wybieramy narzędzie Kopii ustawienia dynamicznego zbrojenia. Następnie klikamy w dowolny punkt jednego dynamicznego zbrojenia, z którego chcemy pobrać cechy, a następnie wskazujemy drugi obiekt ECAD dynamicznego zbrojenia, do którego chcemy przekopiować ustawienia z tego pierwszego dynamicznego zbrojenia. Jak widzimy, cechy i wszystkie ustawienia z pierwszego dynamicznego zbrojenia zostały skopiowane do drugiego dynamicznego zbrojenia, przy czym ich geometria została różna. Dziękuję za uwagę.